Zakwalifikowałeś się na studia w programie Erasmus? Czas przygotować dokumentację określającą program dydaktyczny zagranicznych studiów. To poważny temat, dlatego pomożemy Ci krok po kroku stworzyć Twój indywidualny plan studiów IPS i Learning Agreement LA. IPS. Wpisz do tabeli wszystkie przedmioty AWF z semestru, na którym wyjeżdżasz. Obok wpisz ich odpowiedniki, które zrealizujesz na uczelni przyjmującej. Pamiętaj, że nie chodzi tutaj o zgodność nazw przedmiotów, ale o zbieżność efektów kształcenia osiąganych w AWF i w uczelni przyjmującej. Jeśli jakiś przedmiot nie ma odpowiednika, określ wspólnie z koordynatorem wydziałowym formę zaliczenia tych zajęć, np. realizacja po powrocie z grupą pościgową, online i tym podobne. Trzeba uzyskać 30 punktów ECTS, w wyjątkowych sytuacjach minimum 20 punktów. Sprawdź przedmioty z przyszłych semestrów, może coś uda Ci się zaliczyć awansem. Learning Agreement składa się z trzech części: Before, During i After the Mobility. Część Before the Mobility należy przygotować przed wyjazdem. Wpisz swoje dane osobowe, dane AWF i uczelni przyjmującej. Określ zakładaną datę pobytu w uczelni przyjmującej. W tabeli A wpisz w oryginalnym brzmieniu przedmioty, które będziesz realizować na uczelni przyjmującej. W tabeli B umieść w języku polskim przedmioty z programu kształcenia AWF, które będą zastąpione przedmiotami w uczelni przyjmującej i uznane za zrealizowane po pozytywnym zaliczeniu. Część During the Mobility dotyczy ewentualnych zmian do LA w trakcie studiowania za granicą. Zmiany są możliwe tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach. Zawsze wymagają zgody koordynatora wydziałowego AWF. Jeśli po przyjeździe do uczelni przyjmującej okaże się, że jakieś przedmioty nie zostały uruchomione lub zainteresował Cię inny przedmiot, to masz 2 tygodnie na uzasadnienie stworzenie nowego IPS oraz LA. W części During the Mobility zmiany powinny być wprowadzone do tabeli A2 i B2 oraz odpowiednio oznaczone, przedmiot usunięty lub dodany. Przygotowane dokumenty wyślij do koordynatora wydziałowego i czekaj na jego decyzję. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich podpisów i dostarczenie dokumentów we właściwym czasie i miejscach. IPS musi być podpisany przez Ciebie oraz koordynatora wydziałowego. LA podpisujesz Ty, koordynator wydziałowy z AWF i z uczelni przyjmującej. Pilnuj terminów. Termin złożenia Learning Agreement zawsze określa uczelnia przyjmująca, a Ty musisz się tak zorganizować, aby koordynator wydziałowy również miał czas na wskazanie poprawek i zatwierdzenie przygotowanych dokumentów. Powodzenia!